Lipa Planets. Bogowie Układu Słonecznego. Skipper zawsze chciał polecieć w kosmos. Babcia Skippera również była kosmonautką. Skipper najbardziej chciał wiedzieć, skąd wzięły się nazwy planet. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Był bardzo wytrwałym szczeniakiem, który pilnie się uczył i trenował, aby polecieć w kosmos. Pewnego dnia dostał propozycję pilotowania statku kosmicznego i opuszczenia Ziemi, aby odkryć inne planety i księżyce. Widział Ziemię poniżej, okrągłą jak piłka, całą zieloną i niebieską. Jakie to piękne miejsce, pomyślał. Skipper poleciał w stronę Słońca, które jest centrum Układu Słonecznego. Słońce było wielkie, ciepłe i bardzo jasne. Nagle obok niego przeleciała planeta. Wyglądała jak księżyc, była skalista i pokryta kraterami. Cześć, jestem Merkury, posłaniec rzymskich bogów. Jestem najszybszy w całym Układzie Słonecznym. Naprawdę? Powiedział Skipper. Nie wierzę. Urządźmy sobie wyścig. Skipper miał świetny start, ale Merkury go wyprzedza. Tak, mamy zwycięzcę. Panie i panowie, brawa dla Merkurego. Rzeczywiście jesteś najszybszy, powiedział Skipper i odleciał w poszukiwaniu kolejnych planet. Druga planeta od Słońca była bardzo zachmurzona. Jestem Wenus, siostra Merkurego. Jestem rzymską boginią miłości i piękna. Skipper nigdy nie widział nikogo tak pięknego. Czy można zobaczyć cię z Ziemi? Zapytał. Tak, pomimo tego, że jestem pokryta chmurami, jestem wciąż najjaśniejszą z planet widzianych z Ziemi. Trzecią planetą od Słońca był dom Skippera, Ziemia. Cześć, jestem Ziemia, a moje imię wywodzi się od gleby i ziemi, dzięki którym wszystkie żyjące istoty dostają jedzenie. A to jest mój księżyc, któremu Rzymianie nadali wiele imion. Jednym z nich była Luna. Czwarta planeta była górzysta i czerwona. Jestem Mars, rzymski bóg wojny. To są moi synowie, Deimos i Phobos. Są również moimi księżycami. Skipper uwielbiał naukę o planetach i ich nazwach i nie mógł się doczekać, aż znajdzie kolejną. Piąta planeta była potężna i wielka. Jestem Jowisz, rzymski bóg burzy i król bogów rzymskich. Piąta
Jestem największą planetą Układu Słonecznego, powiedział głośno. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Bardzo imponujące, powiedział skiper, który chciał zobaczyć jeszcze więcej. Szósta planeta miała dookoła kolorowe pierścienie pyłu i lodu. Cześć, jestem Saturn, a Jowisz to mój syn. Jestem rzymskim bogiem plonów. A to mój tata Uran, bóg nieba. Jest bardzo stary. Proszę, nie przeszkadzaj mu za bardzo i pozwól mu odpoczywać. Uran chrapał głośno w głębokim śnie. Skiper nie chciał budzić starej planety, dlatego postanowił kontynuować podróż. Następnie skiper spotkał ósmą planetę. Była niebieska jak ocean. Dlaczego trzymasz widelec? Zapytał skiper. To nie jest widelec, to mój trójząb. Jestem Neptun, rzymski bóg mórz i oceanów. Jestem ostatnią planetą Układu Słonecznego. Ale w naszej galaktyce istnieje jeszcze wiele planet, księżyców i gwiazd. Skiper wrócił do domu, chętny do podzielenia się wiedzą o planetach. Nie mógł się już doczekać następnej kosmicznej przygody.